Obejmowanie nowych funkcji zawsze wiąże się z nowymi zadaniami, z nowymi obowiązkami. I właśnie funkcja koordynatora była dla mnie nowym wyzwaniem. Na szczęście ułatwiło mi to, że rok wcześniej byłam zastępcą ówczesnego koordynatora Jacka Ołowiaka, dzięki czemu te wszystkie nowe zadania nie były dla mnie jakąś nowością, ale właśnie miałam z nimi wcześniej styczność. Najważniejszą rzeczą to jest komunikacja z kadrą i przede wszystkim dobranie sobie ekipy, z którą się super współpracuje. My zawsze prowadzimy co miesięczne, co dwutygodniowe, im bliżej festiwalu, tym częściej spotkania, na których omawiamy wszystkie zadania, wszystkie problemy i wspólnie podejmujemy decyzje. I to chyba jest najważniejsze w przygotowaniach, żeby komunikować się ze swoją ekipą, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje i żeby po prostu każdy wiedział, za co odpowiada, przekazywali też do całej kadry. I właśnie to jest dla mnie najważniejsze, komunikacja z szefami grup i z całą kadrą. Przede wszystkim kolejnych lat ciągłości w organizacji. Już pokonaliśmy tyle problemów, że myślę, że to harcogranie będzie trwało i trwało. Życzę wspaniałych uczestników, wspaniałej kadry i żeby ta radość, która tutaj jest w Parku Kultury, trwała jeszcze wiele, wiele lat.